Dobra, jestem z powrotem. Zrobimy sobie taką małą rundkę. Tutaj wzdłuż jeziora też jest taka ścieżka. Można obejść prawdopodobnie. No, nie obchodziłem nigdy całego, bo jest takie niemałe. No ale zrobimy małą, krótką rundkę. Może do pierwszego mostku, bo tych mostków tu jest dużo. Chciałem iść na tamten. Ale mówię, zrobimy małą rundkę w tę stronę, gdzie zwykle po prostu tędy nie chodzę. No i kilka jeszcze słów. Dobrze, że już mniej więcej jakiś kontakt powstaje między tymi wszystkimi osobami. Wkrótce, pomimo tego, że niektórzy jeszcze się śmieją, że tak powiem, z tego, co mówi Marek. Ja to nazwisko zawsze zapominam. Marek. Podlewski. Nie mam pamięci. To wkrótce, niedługo będzie więcej informacji, bo dużo osób zauważa na przykład na kanale Atora zmianę. Na skuterkach sobie jeżdżą bardzo fajnie po parku, tylko ja proponuję zmienić tutaj w parkach, w lasach, dlatego byśmy porobili te motory elektryczne, ale o porządnej mocy i wtedy można jeździć, tak powiem, wszędzie. No i nie będzie tak hałasować, nie? Także, co miałem mówić? Już jakiś kontakt powstaje. Dużo osób zauważa różne zmiany na kanałach, że tak zwane cofnięcie subskrypcji, czy wyłączenie dzwoneczka, czy, że tak powiem, ktoś polubił jakiś filmik i na drugi dzień znowu jest jakby niepolubiony. To też dużo tak razy jest, to cofnięcie, tylko mówię, my tutaj w polu jednym dużym odgrywamy jedną linię czasową, także to jest zupełnie co innego. Co też pokazuje, niestety dużo ludzi wrzuca dużo rzeczy do wody. Także ten, to też nie jest fajne. Zauważyłem akurat jakieś śmieci. Nie lubię tego, ale to jest wyjaśnienie zmiany fraktali, jak również spadek oglądalności, że tak powiem, pomimo tego, że wydaje się być złym oznaką, będzie dobrą oznaką, bo to jest, że tak powiem, koncentracja na większej wersji. Tak samo długość życia i długość lat między różnymi materiałami, tak jak pokazywałem niektóre u mnie na starych filmikach, gdzie względem innego źródła tam już minęło więcej lat. Postawię na razie. Tam już minęło więcej lat. O, mamy tu kaczuszkę, podpłynęła, ale myślę, że coś tam, nie mam nic tak naprawdę. Może następnym razem coś wezmę, tylko zanim będziemy karmić różne zwierzęta, proponuję sprawdzić, co jedzą, ale można też sprawdzić, co lubią, nie? Bo jeżeli nie będzie to dobre dla niej, no to ona tego po prostu nie zje. Tylko żeby nie dawać aż takich faktycznie niektórych rzeczy, co ludzie mogą jeść, nie są zdrowe, ale to jest słabszy organizm, no i szybciej wysiądzie od tego, nie? Następne śmieci. Także no to nie jest też dobre, żeby tutaj wyrzucać różne worek z czymś tam. Także to też są takie znaki, które warto zarejestrować. Może pokażę tutaj, może kamerę będę, już wiecie, jak wyglądam, ale nie byliście pewnie w tym parku, także może będę w tę stronę robił i starał się tylko mówić do mikrofonu, bo jesteśmy na zewnątrz. Pokazuje to, co mówiłem, że nie wszyscy są na tej samej wersji. No i zagadka rozwiązana, nie? Tylko zagadka. Ładny piesek.
zagadka rozwiązana, ale ta zagadka no, chyba nie była aż taką zagadką, mi się wydaje, tak się może była dla niektórej części. Teraz zależy, kto ile rund robi, tylko jak oni robili wszyscy rundy na tych mniejszych źródłach, to myślą, że żyją dłużej tak naprawdę. Ale to są źródła wykreowane i tak jak mówiłem, źródła od momentu kreacji, czyli znajduje się w polu, jest mniejsze, no to czas leci szybciej. Stąd te różnice. Tu mamy fajne mostki. Niestety chmury już zaszły. Brrr. Jakieś ptaszki tam chyba. Ale okolica ładna, musicie powiedzieć, że tak, bo kilka drzew, jeziorko w miarę czysto. Anglia jeszcze nie jest takim krajem, gdzie no jest dużo takich ludzi, że po wyjściu nawet z McDonalda rzucają na ulicę albo jadą samochodem i ta torba też wylatuje przez okno. Pomimo tego, że po drodze jest śmietnik, a w miejscu, gdzie będzie się zatrzymywał, też jest śmietnik. Także jest trochę, ale jest trochę bałaganiarzy, no ale nie jest tak źle, nie? Także jest tu w miarę czysto. Co nie znaczy, że w przyszłości na taki park będzie przypadał jeden lub dwa roboty, które pilnują porządku. Są, że tak powiem, kamerami. Tu jest też dużo kamer, to jest dobre, to żeby tych kamer się nie obawiać. Bo jeżeli będzie normalny system i normalni ludzie, no to te kamery są naprawdę dla bezpieczeństwa. Jak każdemu z Was by coś tam się miało dziać, no to byście potrzebowali też jakieś materiały z tego, nie? Które pomogą, że tak powiem, w rozwikłaniu jakiejś sprawy. Także ta cała automatyzacja i ta szpiegowska tak zwana aparatura. No tutaj akurat ktoś siedzi. To może się zatrzymam. Szpiegowska niby aparatura jest dla naszego dobra pod warunkiem, że będzie oczywiście ten system. Bo co tu blokuje w postrzeganiu trochę sobie wejdę na wyżej. Co tu blokuje w postrzeganiu tego wszystkiego jako dobry znak? Również ten cashless society, no czyli ten gwarantowany dochód osobisty, bo różnica pomiędzy tym, co mówiłem, że tak jak policzenie tych ludzi z ostatniej warstwy i obliczenie zasobów do jednego źródła, no jest przyczyną wielu problemów, także może faktycznie mogli nie wiedzieć, nie? Bo dużo źródeł po prostu już ma komplet ładunków i wygląda dokładnie tak samo, to są na przykład tak jak te gwiazdy, to jak ma swoje pole i świeci, no to to już jest taki sam ładunek i w środku jest mniej więcej taki sam scenariusz w mniejszej lub większej skali, zależy od ładunku. I niektóre z tych mają dodatkowo planety, nie? I to jest ta kreacja dodatkowa. Niestety taka jakby te dziwy, które tam mówił, czyli duchy, no to to są właśnie te środowiska, ale no mówię, to może się zmaterializować i to może być dodatkowy nasz grunt przy odpowiednich ruchach.